zbliża się już trzecia edycja konferencji. Śledztwo w tej sprawie przesłuchano bardzo wielu świadków, dotarło do naszych dokumentów, zabezpieczono też urządzenie elektroniczne. Prokuratorze cały czas rozważają kilka wersji zdarzeń, pod uwagę są brane wersje o zabójstwie mającym związek z handlem ludźmi oraz narkotykami, które uważamy za najlepsze hipotezy dotyczące załamania tego samobójstwa. Ratownicy medyczni szykują się do protestu, ma się rozpocząć w najbliższą środę, to planowane i oprogramowane algorytmy. Myślili eksperci, że dynamika wzrostu gospodarczego jest bardzo wysoka. Rola
Ale to nie jest dobra. Proszę drobny. 5 zł mogę wydać, ale tak 10 zł. No i gdzie ja mam pójść rozmienić? Może ktoś ma spacer? Bo nie wyjdę. Dobra. Cztery, nie muszę dać 5. Mogę być 4 za 7 zł? Czy dać 5 koniecznie? Bo będzie łatwiej wydać, bo tych drobniaków też nie ma. To będzie tak. 7 zł. Thank you.
No. Thank you.
mnie wypadka była dużo najszybciej rozwiązać. No to o tym pamiętajmy. Pamiętajmy także o działaniach rządu. Oczywiście ten transfer socjalny nie został dokonany. Państwa, pan poseł Wojciech Kowalski.
Dziękuję bardzo. Zaznaczenie, jeśli chodzi o inwestycje w moim regionie, jest z Polskiego. W zeszłym miesiącu w Polsce chcieli zadać dalsze stwierdzili, że nie ma dla pracowników, które będą potrzebowani. Dlatego warto pomyśleć również o inwestycji. Tankując tak.
pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Trawisz to i trawisz to. A już teraz w Lidlu smertna kolekcja figurek Snurf. Znów zakupy za 50 zł i odbierz smertną figurkę za darmo. A jeśli w twoich zakupach będzie dowolny świeży warzywowy owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerwa Sticky gratis. Regulamin na Lidl.pl. Dalej! I raz, i dwa, i trzy. Musi być jeszcze 50. Co? Nie wiem, czy dam radę. Teraz ja też tak, bo teraz za każde wydane 500 zł dajemy do 50 zł na zakupy w Decathlon. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup ultra cienki i ultra lekki laptop Acer z procesorem i3 za 2599 zł, a otrzymasz do 250 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maźborska-Krasnowska i Radosław Nus. Na początek oprawowania budynków ratownicy medyczni rozpoczynają w środę protest, co walczą o odpowiedź. Poseł PiSu zarzuca posłowi PWO lobby na rzecz zakupu karakaś. Jestem ofiarą polowania na czarownicę, skarży się Donald Trump. Dlaczego? O tym za chwilę. Protest ratowników medycznych rozpocznie się w najbliższą środę właśnie od oflagowania i odnotowania budynków. Ratownicy domagają się podwyżek mówią, że oferta, którą otrzymali do Ministerstwa Zdrowia jest dla nich nie do przyjęcia. Resort chce zwiększyć wynagrodzenie ratowników medycznych o 800 zł miesięcznie na planowany okres przejściowy, niezależnie od formy zatrudnienia. 400 zł miałoby być przyznane od 1 lipca tego roku, a kolejne 400 zł od 1 lipca przyszłego roku. Resort przypomina, że trwają prace nad upaństwowieniem systemu państwowego ratownictwa medycznego i nad tak zwaną małą nowelizacją ustawy o TRN. Poseł PiSu Dariusz Tarczyński zarządza Marcinem Kierwińskim w projekcie nowej wyborzeczenia. Marcin Kierwiński zarządza, że resort są absolutnie najczęściej. Organizatorem kampanii jest również Stowarzyszenie do Walki z Rakiem, Fundacja Onkologiczna Alivia, Barbara Góra, Polskie Radio. Donald Trump twierdzi, że jest obiektem polowania na czarownicę. Chodzi o powołanie specjalnego prokuratora, który ma zbadać się związki jego konfliktu wyborczej z Rosją. Senatorowie wpisów na Twitterze Donald Trump skarżył się, że jest gorzej traktowany niż jego polityczni przeciwnicy z Partii Demokratycznej. Przy wszystkich nielegalnych działaniach sztabu Clinton i administracji Obamy nigdy nie powołano specjalnego prokuratora, stwierdził amerykański prezydent. Szef FBI Robert Mueller, dochodzenie, które przejmie, ma wyjaśnić, czy istnieje powiązanie sztabu Donalda Trumpa z Moskwą, jak
bezpieczna w trudnych czasach, tylko konserwatyści gwarantują silne i stabilne przywództwo. Opuścimy Unię, przejmiemy kontrolę nad swoimi pieniędzmi, granicami i prawodawstwem. Stworzymy nową i głęboką relację z Europą, ale skierujemy też wzrok poza. Programy i obietnice zmniejszenia rocznego bilansu migracji, czyli różnicy między liczbą przyjeżdżających i wyjeżdżających do 100 tysięcy osób. Firmy zatrudniające imigrantów z poza Unii będą obłożone większymi podatkami. Thank you.
Thank you.
znajdujemy się w parku etnograficznym w Tokarzu. Niestety. Część Muzeum Sikieleckiej, Muzeum Etnograficznego na Wolnym Powietrzu. Zajmujemy się odtwarzaniem pewnego życia, pewnej wsi, miasteczka. Najstarsze dzieci w Polsce są to roku 1805 roku. W obiektu 80 miasteczek, które na to odczyszczą. Y por algo que visita, por algo que mame también.
imienia Boga, świętego Jerzego. Pierwsze sceny, jakie możecie zobaczyć Państwo. Już mamy Ciebie kierowane. Nie jest ulubiony sceny. Dobra. Zamknięte. Wszystko wygląda tak, jakby Wam się trochę czas skończył na jakimś etapie. Powiedzmy z XIX wieku. Państwo też czasem wzięli z kasy. Tak, też. Ale to jest